mamy tutaj lodowisko i myślałam, żeby sobie pojeździć, ale ostatni raz jeździłam będąc, nie wiem, chyba w gimnazjum z moim przyjacielem i teraz raczej byłoby to kiepskie, ale widzę, że ludzie mają tutaj takie podpórki, widzicie? Można się trzymać i jechać, żeby się nie wywalić. I może, nie wiem, ja bym się skuszę, bo wygląda to fajnie, wiecie, Yuri on Ice, więc może się skuszę. Hej, to ja i jak widać, moja choinka jest już gotowa na święta. Kupiłam dzisiaj sobie fajne lampki, takie jakie chciałam. Wszystko jest tak, jak miało być. Oprócz zakupów świątecznych i prezentów, których teraz nie pokażę, bo moi bliscy mogą obejrzeć ten filmik, kupiłam sobie także ozdoby do pokoju. Kupiłam sobie takie serduszka po 2 zł, które zamocuję sobie przy lampie, bo mam taką lampę żyrandol z abażurem i z diamencikami i chcę dopełnić go takimi serduszkami i zamocuję je na takich tasiemkach. Zapłaciłam za 3,5 metra chyba 2 zł. To jest taki pudrowy róż, ale niestety to nie przejdzie przez tą dziurkę, dlatego zrobiłam to inaczej. Zrobiłam to na igle i na nici i wyszło coś takiego. I wygląda to naprawdę fajnie. Potem pokażę Wam zdjęcia na końcu filmiku, jak to wygląda w efekcie końcowym. Bardzo mi się podoba, uwielbiam takie rzeczy, takie właśnie ozdoby do pokoju, takie dekoracje. Są takie pierdółki, ale mnie to bardzo cieszy. Oprócz tych serduszek kupiłam sobie taki słoiko, taką słoiko szklankę do kaka. Teraz na święta będzie w sam raz. Uważam, że jest naprawdę świetne za 4 zł. I były jeszcze takie butelki właśnie z takim też zamknięciem od słoika i słomką za 3 zł. Zależy od sklepu, bo tutaj gdzie mieszkam jest bardzo dużo teraz sklepów, gdzie można kupić takie właśnie gadżety, ozdoby, typu właśnie na przykład świeczniki, różne takie białe, przecierane sprawy. I bardzo mnie to cieszy, bardzo to lubię i jakbym mogła, to cały dom bym w to udekorowała. Tak więc to był mój dzisiejszy vlogmas. Nie jest tego dużo, dzisiaj było minus 10 u mnie, więc chciałam jak najszybciej się zebrać i iść do domu. Poza tym, jeżeli chodzi o łyżwy, to nie udało mi się iść na łyżwy, ponieważ wypożyczalnia była zamknięta, a wszyscy ci, którzy jeździli na łyżwach, mieli swoje własne, więc nie wiem, dlaczego była zamknięta. Może dopiero od popołudnia otwierają, ponieważ wieczorem widziałam tam naprawdę sporo osób, a przecież nie każdy chodzi tam z własnymi łyżwami. Dlatego może jeszcze tam kiedyś pójdę, ale nie sama, tylko ze znajomymi i spróbuję swoich sił na łyżwach. To wszystko w tym vlogu. Nie jest tego zbyt dużo, ale jutro pracowity dzień i nagram jeszcze vlog świąteczny o świętach, o ciastkach, o takich różnych rzeczach, no i z życzeniami. A dzisiaj dokończę sobie oglądanie Yuri on Ice a propos łyżew, ponieważ tak, oglądałam to anime, mam zamiar recenzować po świętach, a przed Sylwestrem zrecenzuję jeszcze jedno anime, ale jego tytułu nie zdradzę. A tutaj Wam jeszcze pokażę, ze strychu wyciągnęłam taką słodką owieczkę, która wygląda cudownie. Jest taka kochana i była tam w takiej siatce zamknięta i pomyślałam, że będzie fajnie wyglądała pod choinką, tym bardziej, że zakrywa tutaj tę nogę od choinki i wygląda uroczo. No, dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć!